Powstał 25 lat temu. Swoją potęgę budował na popegeerowskim majątku, mając do dyspozycji przestarzały sprzęt i niewydolny system zatrudnienia. Jego założyciele od podstaw uczyli się gospodarki wolnorynkowej. Zmodernizowali i zrestrukturyzowali swoje przedsiębiorstwo. Podołali przeciwnościom losu, zainwestowali w innowacje, współpracują z nauką i dziś są wiodącym przedsiębiorstwem branży rolniczej w regionie. Widać tam dobrego gospodarza i ta firma idzie do przodu. Dyrektor tego przedsiębiorstwa jest absolwentem naszej uczelni. Mamy już wiele pozytywnych doświadczeń związanych z Agromaxem. Przykładem dla naszych rolników i motorem napędowym dla rozwoju naszego gminnego rolnictwa. 100 lat i wszystkiego co najlepsze. Marca 1993 roku z inicjatywy pracowników Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych powstał Agromax. W 3 miesiące po zawiązaniu spółki przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność gospodarczą. Był to dla firmy wyjątkowo trudny okres. Budowa nowego przedsiębiorstwa na majątku po byłym PGR-ze wymagała przeprowadzenia głębokich zmian. Na początek mieliśmy 3200 hektarów, stary sprzęt, zacofaną, przestarzałą produkcję zwierzęcą i zatrudnienie sięgające 230 osób. Po pierwszych 4 latach funkcjonowania w 1997 roku firma musiała zmierzyć się ze skutkami powodzi tysiąclecia. Tej próby Agromax w pojedynkę by nie przetrwał. Jego być albo nie być wisiało na włosku. Byliśmy na krawędzi upadku. Skutki powodzi, beznadziejne warunki pogodowe, niemożność zbioru płodów i niska jakość spowodowały, że to, co wyprodukowaliśmy, trudno było sprzedać. Gdyby nie pomoc instytucji państwa, gdyby nie pomoc kontrahentów, tego okresu byśmy nie przeżyli i spółka na pewno zakończyłaby swoją działalność. Intensywne opady deszczu postraszyły rolników jeszcze kilkakrotnie. Najgroźniej było w maju 2010 roku. Podtopieniu uległy setki hektarów pól. Spółka musiała liczyć się z olbrzymimi stratami. Jednak i tym przeciwnościom udało się Agromaxowi podołać. Aktualnie po wielu wyłączeniach gruntów na rzecz budowy zbiornika Racibórz, rolników indywidualnych oraz innych potrzeb gmin powiatu raciborskiego, powierzchnia użytków rolnych Agromaxu wynosi 2615 hektarów. Spółka gospodaruje na terenie Raciborza, Krzanowic, Krzyżanowic i Rudnika. Użytki rolne są tylko w części własnością Agromaxu. Większość z nich jest dzierżawiona. Byliśmy przygotowani na to, zgodnie z umową, którą podpisaliśmy ze Skarbem Państwa w 1993 roku, że będziemy mogli powoli firmę wykupywać, chodzi o grunty, i ją rozwijać. No powiedzmy sobie szczerze, że po 2015 roku ten proces został zatrzymany i nie można tego procesu w ten sposób kontynuować. Brakuje nam jedynie, że tak powiem, wiedzy tak na przyszłość, czy się przepisy u nas w kraju zmienią co do długości trwania dzierżawy. Bo na razie to ten przepis wskazuje na to, że dzierżawa może trwać maksimum 30 lat. Agromax specjalizuje się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Swój zakład opiera na efektywnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i sprzętu. Dzięki inwestycji w nowoczesny sprzęt firma jest w wielu technologiach praktycznie samowystarczalna. W firmie posiadamy 11 ciągników o dużej mocy, od 150 do 600 koni mechanicznych. I jeden ciągnik posiadamy na gąsienicach 600 koni mechanicznych firmy Case amerykańskiej i właściwie ten ciągnik został zakupiony pod wprowadzenie nowoczesnej uprawy, czyli uprawy bezorkowej. W każdych praktycznie ciągnikach i na sprzęcie mamy zamontowane GPS-y, jest bardzo równość zasiane pola, pszenicy, rzepaku czy kukurydzy. Jest przez to większa oszczędność nawozów, środków ochrony roślin.
Produkcja roślinna to główny zakres działalności firmy. Tutaj także stawia się na ciągły rozwój i innowacje. Pracownicy Agromaxu co roku sieją około 650 hektarów rzepaku, 1100 hektarów pszenicy, 150 hektarów buraków oraz 700 hektarów kukurydzy, z czego około 120 hektarów przeznaczanych jest na kiszonkę. Od paru dobrych lat już uzyskujemy z rzepaku ponad 4 tony z hektara, pszenicy około 9 ton, kukurydzy 10 ton suchej z hektara i buraków cukrowych w zależności od terminu dostawy od 700 kwintali do 1000 kwintali z hektara. W tej dziedzinie Agromax zajmuje się produkcją wysokiej jakości mleka. Kamieniem milowym spółki było otwarcie w 2007 roku fermy bydła mlecznego. Produkowane przez Agromax mleko codziennie trafia do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bieruniu oraz do mleczarni w Raciborzu przejętej przez OSM Bieruń. Tam jest ono przerabiane m.in. na sery mozzarella, ricotta i mascarpone. Produkujemy ponad 5 milionów litrów mleka, to znaczy gdzieś około 5 milionów 400 tysięcy litrów. Każda krowa daje 10 720 litrów rocznie. Mleko produkowane przez Agromax cechuje najwyższa jakość. Osiągamy bardzo dobre parametry mleka, które sprzedajemy do Bierunia. To jest około 3,8% tłuszczu i 3,5% białka. Osiągamy to dzięki dobrze wyszkolonej załodze, przestrzeganiu procedur produkcji, no i oczywiście nadzorowi kadry, która pilnuje tego od początku do końca, a jednocześnie żywimy nasze krówki paszą, którą sami produkujemy również na naszych polach. Na sukces Agromaxu niemal od początku istnienia pracują ludzie. Właściwie przygotowana i wykwalifikowana kadra, która sumiennie podchodzi do powierzonych zadań i ciągle podwyższa swoje kompetencje, jest gwarantem dobrego funkcjonowania firmy. Ja w tej pracy się doskonale czuję, lubię tą pracę. Dowód na to, że 25 lat tutaj już pracuję. Gdyby mi to nie odpowiadało, to pewnie bym zrezygnowała. W Agromaxie pracuję od początku. Moją działką jest produkcja zwierzęca. Troszczę się o zdrowie tych zwierząt. No, oczywiście to sam to niewiele bym zdziałał. Mam współpracowników, którzy mi pomagają w tej pracy. Od samego początku stawialiśmy na produkcję, a z tym są związani ludzie. Bez ludzi tej produkcji byśmy nie robili. Dlatego musieliśmy od samego początku stawiać na dobre kadry, na wykształcenie, na kwalifikacje, na coraz lepsze wykształcenie i podejście tych ludzi do pracy w naszej firmie. Pokazaliśmy, że można zastosować tańsze źródła energii i te korzystniejsze, bezpieczniejsze. Przedsiębiorcy zajmujący się rolnictwem bez teorii i nauki zostają w tyle, a naukowcy bez doświadczeń praktyków niewiele mogą zdziałać. Agromax wie o tym doskonale, dlatego niemal od początku współpracuje z wyższymi uczelniami. Nieraz gościł u siebie studentów z Uniwersytetu Wrocławskiego na wycieczkach technicznych i stale współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, z którym organizuje naukowe konferencje, szuka rozwiązań na nurtujące branżę rolniczą problemy i udostępnia swoje tereny pod innowacyjne badania naukowe. Mówi się o innowacyjności, mówi się o efektywności, mówi się o dobrym usprzętowieniu. No bez nauki tego nie zrobimy. Bardzo wysoko sobie cenimy taką współpracę z dwóch powodów. Z tego powodu, że z jednej strony
Nasi pracownicy mogą wykonywać prace badawcze na zamówienie, czyli konkretnie takie, jakie ich oczekuje to przedsiębiorstwo. A z drugiej strony czerpiemy pełnymi garściami także z doświadczenia pana dyrektora, gdyż jest on członkiem naszego konwentu. Wielokrotnie prosiliśmy o jego wykłady na konwencie, po to, aby nasi, zwłaszcza dziekani, pracownicy nauki, mogli słyszeć, co nurtuje produkcję i w jaki sposób wobec tego naukowo podejść do problemów, które trzeba rozwiązywać. Dowodem na wzorcową współpracę z nauką są prace badawcze wykonywane na polach Agromaxu przez naukowców Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Badania dotyczą efektywności uprawy bezorkowej, która może być rozwiązaniem wielu problemów rolników, borykających się m.in. z erozją wodną, polegającą na wypłukiwaniu z pól nawozów, składników mineralnych, niszczeniu upraw i osuwaniu się gleb nawet do pobliskich domostw czy dróg. Dotyczy to głównie upraw na terenach pagórkowatych, jakich nie brakuje na przykład w gminie Rudnik. Agromax jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw rolnych, które stosuje uprawę bezorkową na takich terenach nachylonych, lesowych. Dzięki Agromaxowi tutaj możemy prowadzić badania na tak szeroką skalę, ja ośmielę się powiedzieć, że na skalę światową, ponieważ takie badania w Polsce, z tego co wiem, nie są prowadzone. Jeśli już, to w bardzo wąskim odcinku czasowym, natomiast my mamy nadzieję na badania wieloletnie, 5, 10, a może i więcej. Mimo że uprawa metodą bezorkową jest na świecie bardzo znana i wpływa korzystnie na szereg właściwości gleby, to w naszym kraju rolnicy podchodzą do niej sceptycznie i z nieufnością. Inaczej do sprawy podszedł Agromax, który nie boi się iść z duchem czasu i przekłada teorie na doświadczenia. W sumie w firmie mamy ponad 60% uprawy bezorkowej. Przede wszystkim jest zniesienie ilości paliwa, mniej ludzi uczestniczy w tej technologii, jest bardzo duża oszczędność wody i oczywiście jest ograniczenie erozji wodnej. Agromax swoją działalność prowadzi na terenie 4 gmin – Raciborza, Krzyżanowic, Krzanowic i Rudnika. Jako największy przedsiębiorca branży rolniczej w powiecie niezwykle ceni sobie dobre stosunki z samorządami i owocną współpracę z gminami. Jako organizator naukowych konferencji wpływa także na efektywność rolnictwa w całym powiecie, dzieląc się doświadczeniami z innymi. Staramy się jak najbliżej współpracować z samorządami tych gmin, powiatu, i myślę, że to jest obopólna korzyść. Dostarczamy pomysłów, oni nam też pomagają w wielu dziedzinach. Firma Agromax to rzeczywiście duża, sprawna, dynamiczna firma, która przez 25 lat stworzyła już tutaj etos wspaniałej pracy raciborskiego rolnika, stosująca nowoczesne metody produkcji, wyróżniająca się zwłaszcza również w zakresie systemów melioracji gruntów. Kiedyś pracowaliśmy w bardzo ciężkich warunkach, dzisiaj piękny sprzęt ma firma, elegancko wygląda w firmie. Bardzo mocna firma się rozwija, proszę tylko spojrzeć na ich pola uprawne, jak elegancko uprawione są prawidłowo, jaki sprzęt na tych polach jest. Jako człowiek, jako prezes firmy, to jest wzór współpracy. Na każdym kroku, mało tego, że od nas wymaga, ale również od siebie. Razem udaje nam się realizować pewne inwestycje, które służą zarówno Agromaxowi, jak też innym rolnikom, którzy działają na terenie gminy Krzanowice. Nasza gmina jest ukształtowana pagórkowata, ukształtowana dla rolnictwa, w sensie gleb bardzo korzystnie, ale w sensie ukształtowania bardzo niekorzystnie. I tutaj bardzo też cenimy sobie prowadzenie przez firmę Agromax razem z uczelnią w Krakowie i z innymi uczelniami badań, jakie są prowadzone na naszym terenie. Gmina, pomimo tego, że się zmienia, że powstają podmioty gospodarcze nowe, to jednak jest cały czas gminą rolniczą, ma bardzo dobre gospodarstwa indywidualne, ale również i Agromax i RSP funkcjonują na 5,5 tysiącach hektarów bardzo żyznych gleb. Agromax jubileusz 25-lecia działalności świętował w ośrodku Aquabrax w Rzymocicach. Wśród gości nie zabrakło pracowników, właścicieli firm współpracujących z przedsiębiorstwem, władz Uniwersytetu Rolniczego, przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych czy bankowych. Nie zabrakło życzeń, gratulacji i jubileuszowych przemówień. Wielu z nas przepracowało w firmie Agromax pełne ćwierćwiecze, poświęcając swoje najlepsze lata życia. Nie były to lata stracone, ale okupione wysiłkiem,
i oddaniem na rzecz stworzenia pewnego rodzaju dzieła, które dobrze funkcjonuje i chciałoby się, aby tak było nadal. Wielki szacunek tym wszystkim, którzy dbają o stały rozwój firmy i jej przyszłość. Wielki szacunek dla załogi i podziękowanie za uczciwą i rzetelną pracę w całym minionym okresie. Nie byłoby naszych osiągnięć bez współpracy z nauką. Ta firma ma dobre przywództwo i wskazuje właściwe kierunki działania i dobre cele. Ale dzisiaj nie zgromadzilibyśmy się tutaj, by świętować ten jubileusz 25-lecia, gdyby nie właściwe decyzje, zaangażowanie zarówno prezesa, jak i wszystkich, którzy tworzyli czy współtworzyli firmę Agromax. Życzę pomyślności wszystkim obecnym, pracownikom, gościom, abyśmy się mogli zgodnie tu z propozycją spotkać znowu za te umowne 5 lat. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Życzymy dalszych takich osiągnięć organizacyjnych, tych typowo rolniczych, czyli dobrych plonów na tym, no i następnych lat dobrego funkcjonowania w rolnictwie, cały czas pomnażania tych swoich możliwości rolniczych, a także dalej z samorządem przy tych wszystkich różnych zmianach w samorządzie, jakie zachodzą, także dobrej współpracy z nami, z samorządem. Z okazji tak pięknego jubileuszu, 25 lat funkcjonowania, zarządowi firmy, wszystkim pracownikom, wszystkim współpracownikom Agromaxu chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzyć przede wszystkim satysfakcji z pracy, dobrych wyników funkcjonowania firmy. Po części oficjalnej przyszła pora na dobrą zabawę. O humory gości zadbał m.in. Jerzy Kryszak, Gosia Andrzejewicz i Bartek Wrona, który porwał wszystkich do tańca. W ciągu 25 lat Agromax wypracował sobie mocną pozycję na rynku. Przedsiębiorstwo ciągle się rozwija, a zarząd nie zamierza spoczywać na laurach. Tym bardziej, że przed całą branżą rolniczą stoi wiele wyzwań, między innymi związanych ze zmianami klimatu. Ja bym zaczął od bardzo poważnego problemu, jakim jest susza. 2015 rok już pokazał, a 2018 rok jeszcze bardziej to wyostrzył. Stąd też nasz pomysł, żeby w lutym 2019 roku zrobić konferencję poświęconą problemom suszy z udziałem rolników, nauki i władz, żeby pokazać, że to jest potężne wyzwanie, bo zapowiedzi są takie, że susza ma trwać. Zarząd Agromaxu stara się przewidywać bieżące problemy i dzięki współpracy z nauką wypracować rozwiązania sprzyjające całej branży rolniczej. Staram się patrzeć na te problemy szeroko, nie tylko z punktu widzenia dnia dzisiejszego, ale perspektyw i tego, co może nastąpić w najbliższej przyszłości. To jest trudne zadanie, ale taka rola szefa. Agromax stał się wzorem dla firm rolniczych z regionu. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Szczególnym wyróżnieniem była nagroda ministra rolnictwa i rozwoju wsi, przyznana firmie w 2010 roku za pracę na rzecz rozwoju rolnictwa oraz promocję województwa. Z takim nastawieniem i pasją do wykonywanego zawodu przed Agromaxem jeszcze wiele długich lat działalności.